Ja to zawsze jak wykombinuję, to... O mój Boże, jakie to jest miękkie! Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Mam nadzieję, że się stęskniliście za kolejnym odcinkiem Japana zjadam. Zapraszam! Już dużo czasu minęło od ostatniego odcinka i sporo z Was się upominało, więc bardzo przepraszam za to, że ich nie było, ale były odcinki świąteczne, wiecie, leciałam w świątecznym klimacie i teraz mogę z grubej rury znowu wrócić do Japana zjadam. Ale jeszcze zanim zacznę robić dzisiejszy zestaw, to chciałam Wam zaprezentować moją najnowszą bluzę ze sklepu agagrzelak.pl z bananami. Jest w ogóle taka tematyczna, szejkowa, wiecie, strawberry banana smoothie, można powiedzieć. Ja ją uwielbiam, jest taka typowo lata 90. Kocham ją. Jest mega cieplutka, więc bardzo serdecznie Wam polecam agagrzelak.pl. Ale teraz przejdźmy do zestawu. Wygląda on w ten sposób i jest to zestaw, w którym będę robić pancake'i ze zwierzaczkami. Kiedyś, bardzo dawno temu, też miałam właśnie taki zestaw z pancake'ami, ale tam chyba były jakieś takie misie, ale to było lata temu, więc cieszę się, że jest nowy zestaw właśnie pancake'owy i nie mogę się doczekać, aż go zrobię. Więc tutaj prezentacja, tak wygląda opakowanie, przeurocze. I w ogóle jak tematycznie, kolorystycznie jestem dopasowana do tego pancake'a. Tak wygląda tył opakowania, jak widzicie tutaj jest instrukcja. I to, co przykuło moją uwagę, to to, że tutaj są pokazane 3 różne wersje foremek, które możemy mieć. Jest jedna, gdzie jest króliczek i miś panda, druga, gdzie jest misio i pingwinek, nie wiem czemu pingwinek, i trzecia jest misio i kotek. Nie wiem, którą foremkę ja będę miała, ale to jest właśnie taki surprise. Instrukcja jak zwykle jest po japońsku, ja japońskiego nie znam, ale już jestem tak wprawiona w te zestawy, że po prostu wystarczą mi obrazki. Więc otwórzmy to cudo. W każdym odcinku coś wypada mi z rąk. Już tak jest. Otworzę sobie tutaj od góry. W ogóle te opakowania też są takie słodkie. I one też ewoluowały przez lata, więc sprawdźmy, co my tutaj będziemy mieć i jaka tu będzie foremka. Uwaga! Mysterious. Na razie widać tylko saszetki, więc to sobie odłożę na bok i sprawdźmy najpierw saszetki. Więc mamy jedną saszetkę z czekoladowym ciastem, zapewne. Druga saszetka jest z ciastem waniliowym. Tutaj jak widać mamy saszetkę z kremem czekoladowym. Dalej mamy uroczą, malutką łyżeczkę, rękaw cukierniczy, bardzo profesjonalny i wielki. I uwaga, teraz tak specjalnie ręką zasłaniałam, ja nawet nie wiem, jaką będę miała foremkę. I co my tutaj mamy? Parau! Mamy... misia i pingwinka! Ogólnie to wolałam mieć króliczka albo kotka, ale pingwinek mnie najbardziej zaciekawił. Czemu akurat pingwinek? No więc jest pingwinek i misio. Piękne, w ogóle urocze są te foremki. Naprawdę przecudowne. To jest cały zestaw i możemy się w końcu zabierać do roboty. Krokiem numer 1 jest odcięcie miarki. Tutaj jak widzicie jest taka linia i muszę tutaj... właśnie sobie odciąć koca. Pierwszym, jak gdyby drugim krokiem, no nazwijmy to drugim krokiem, jest zrobienie ciasta. Tutaj proszę bardzo, idę według instrukcji. I oni najpierw pokazują, żeby użyć waniliowego ciasta, więc biorę waniliową saszetkę i otwieram i jak zwykle wącham. Pachnie na szczęście waniliowo i bardzo ładnie, więc wszystko jest git. I teraz pytanie, czy chcę mieć waniliowego misia, czy chcę mieć czekoladowego misia? Ale chyba chcę mieć czekoladowego misia, więc zrobię waniliowego pingwinka. Więc załóżmy, że najpierw sobie wsypię proszek. I teraz woda. Tutaj narysowali, że 2 miarki wody. I uwaga. O nie, tu się nabiera trochę za mało. To naleję tylko, żeby nie przelać. Aga, nie przelej, bo to jest... O, patrzcie, jaka precyzja! No i dobra, i wlewam 1, 2. Proszę bardzo, menisk wypukły. Mamy to. I teraz trzeba to wymieszać. Hops, hops, hops. Jedyne, co się martwię, to to, że wiecie, no te zwierzaczki mają tutaj wypukłe noski, buźki i tak dalej i że tam może gdzieś zostać puder, więc oby to wszystko się ładnie tutaj wymieszało, ale dosyć łatwo się miesza, zobaczcie, w ogóle taka konsystencja budyniu jest. O, jejku, jak ja tęskniłam za takimi właśnie zestawami, wiecie, z takim pieczeniem czy coś, tylko tutaj trzeba właśnie dokładnie rozmieszać ten puder, żeby nie było żadnych grudek. I od razu sobie sprawdzę zapach. Trochę jak budyń waniliowy, ale jednak czuć, że to jest takie ciasto. Takie ciastowe. Mieszam, mieszam, żeby nie było grudek, żeby potem nie było w naszym pancake'u jakichś kawałów po krawędziach. Wydaje mi się, że po paru minutach jest to wymieszane, konsystencja jest w miarę gładka, a raczej już tam żadnych proszków pod spodem nie ma, bo też na to popatrzyłam. Więc tutaj mamy don. I teraz kolejny krok na instrukcji. Robimy drugie ciasto, brązowe. Ale to będzie pyszne. Te zestawy z Krasli zawsze są pyszne. Pięknie pachnie czekoladą. Może teraz najpierw na przykład wlej wodę. Będzie tak, wiecie, inaczej. Wleci pierwsza miarka. Jeden i dwa. Ale to jest stresujące. Lecimy z proszkiem. Pięknie. Czystą łyżeczką zaczynam sobie mieszać. Okej. Właśnie chciałam powiedzieć, że nie za bardzo się ten proszek tak chętnie miesza z wodą w tej kolejności. Czyli może jednak rzeczywiście z tą wodą było najpierw lepiej. W sensie, żeby najpierw był proszek, a potem woda, no ale teraz już trudno, teraz już za późno, Aga. Mogę go tylko trochę tu zgarnąć. Ja to zawsze, jak wykombinuję, to czy się śmiać, czy płakać. No ale dobra, coś tu się zaczyna dziać, jest git. Okej, mamy to. Zacznę to mieszać porządnie, bo już tutaj żadnych proszków nie ma. Takich, co się mogły wysypać mi na twarz. Mieszam wszystko bardzo dokładnie. Fajne, że akurat ten zestaw nie jest na czas. Gorzej jest, jak są jakieś żelki albo coś w tym stylu i wtedy trzeba działać prędko. Mam dziwne wrażenie, że ten misio może być bardziej rzadki niż pingwin. No ale zobaczymy. Sprawdzę sobie, czy to jest jakiś proszek, ale chyba już nie ma. Więc wydaje mi się, że jest to w miarę wymieszane. Też konsystencja już jest taka, wiecie, no chyba już jest gładka. Więc teraz czas spojrzeć znowu na instrukcję i tutaj jest pokazane, że trzeba uderzać tą foremką tak trochę o stół, żeby bąbelki powietrza wyszły do góry. Więc robimy to. Nie wiem jak długo. Tam była 10, więc możliwe, że tak albo 10 razy, albo 10 minut. Nie wiadomo. Ale chyba już jest git. Załóżmy, że to jest to. I co teraz? Co my teraz tutaj mamy? Teraz wjeżdża mikrofalówka. Przy 500-watowej mikrofalówce trzeba to wrzucić na minutę, przy 600-watowej na 50 sekund. Taka jest tutaj piękna tabelka, proszę bardzo. Wybieram się do kuchni, wkładam to do mikrofalówki i do Was zaraz wracam. Uwaga, magia! Okej, wróciłam po 50 sekundach. I po 50 sekundach wyglądają te pankejki tak. Urosło całkiem sporo. Zastanawiam się, co to był za dziwny dźwięk za ścianą, ale wydaje mi się, że znowu jakiś sąsiad coś wierci, więc nie przejmujcie się tym, ale brzmiało to bardzo podejrzanie. Tak, wierci w ścianie. Nieważne, ja mam jedzenie tu. Mało jest w stanie mnie oderwać od jedzenia. Pankejki wyglądają w ten sposób, pięknie pachną i są bardzo ciepłe. Serio, pachną przepysznie i mam nadzieję, że będą też smakować przepysznie, więc na razie je odstawię i patrzę, co dalej. Czekoladowy krem. Patrzcie na to. Czekoladowy krem. Teraz wjeżdża w ruch torebeczka i tutaj trzeba wywinąć. O, w ten sposób. I wkłada się ją tutaj w to zagłębienie. Żeby, wiecie, to się tak trzymało, chciałam powiedzieć, ale jedyne czego się trzyma to mojego palca. Dobra, no w miarę okej, no chyba tak to ma być, nie? Tak o, nie? Sosik czekoladowy. Ale to musi, jak to będzie pięknie pachnieć, jestem pewna, że to będzie pięknie pachnieć. Pachnie taką ciemną czekoladą, taką trochę, wiecie, bardziej deserową jakby. Dobrze, ale co ja mam tu zrobić? Wsypać to i dodać jedną miarkę wody. Hopsa. Dobra. I teraz trzeba to przemieszać. Mieszam. Chyba to wezmę do ręki na razie, bo tutaj jak widzicie jest ten proszek na dole. Będzie mi łatwiej wymieszać tak. Okej, przepraszam. Jest pozdro dla tych, którzy też mają remont gdzieś w budynku. To jest masakra. No dobra, chyba to jest wymieszane w miarę. Co teraz? Teraz w takim razie muszę to odgiąć z powrotem. I zakręcić. Całość przesunąć do jednego rogu i pięknie zakręcić. Patrzcie na to. I teraz, teraz trzeba je wyjąć. Oby się nie popsuły i oby ładnie wyglądały. Mam nadzieję, że moje pankejki będą wyglądać pięknie. Sprawdźmy, jak to wygląda od tej strony, bo one już się teraz ochłodziły, już są takie letnie w zasadzie. No wygląda to tak, więc wygląda to w zasadzie całkiem spoko. Biorę mój talerzyk i postaram się je tutaj wydostać jakoś. Tylko na instrukcji było pokazane, żeby sobie pomóc jakoś łyżeczką, więc może trzeba oddzielić po prostu od brzegów na przykład. Tak, żeby tutaj, wiecie, nic nie trzymało tego pancake'a. Mam wrażenie, że one chyba się za mało zrobiły, ale ustawiłam dokładnie 50 sekund przy 600-watowej mocy, więc mam nadzieję, że to będzie idealnie, bo ja do tej pory zawsze robiłam wszystko na oko, ale mam nową mikrofalówkę i teraz dokładnie mogę ustawić wszystko, więc jakby mam nadzieję, że to wyjdzie. Pierwszy raz zrobiłam dokładnie według instrukcji. I one są mega miękkie. W sensie, jak ich dotykam, to one są jak gąbeczka. Okej, oddzieliłam i teraz je próbuję wypchnąć. O, czy to się wyjmie? O, ej, to się wyjmuje. To chyba wyjdzie. Ej, to chyba wyjdzie. O kurczę, to chyba, słuchajcie, da radę, naprawdę. To chyba ma być takie miękkie. Umrę, jak to będzie tak pyszniutkie, mięciutkie. Dawaj, pingwinie. O! Nie wiem, czy ja to dobrze robię, ale wiecie, lata praktyki, nie? Chwila prawdy. Chciałam powiedzieć, o, że tak cute, ale też tak patrzę i tak... nie wiem, czy to do końca wyszło, ale o mój Boże, jakie to jest miękkie! To jest jak chmurka! To są chyba najbardziej miękkie pancake'i, jakich dotykałam w ogóle w życiu ever. Nawet takich z knajpy, wiecie, z restauracji i tak dalej. Może się okazać, słuchajcie, że to będzie hit. To jest tak mięciutkie! Serio, spójrzcie na to! To jest tak miękkie! Nie wierzę w to! O Jezu, dobra, okej. Mam nadzieję, że to będzie pyszne, bo to jak gdyby wygląda i... niech zobaczy zapach. Tak mleczno. Trochę czekoladowa, ale ładnie, więc pokładam wielkie nadzieje w tych pancake'ach. Serio. Krok kolejny chyba będzie właśnie ozdabianiem, bo tutaj sobie właśnie specjalnie przygotowałam ten krem. Więc tutaj muszę uciąć tak dosyć precyzyjnie. Tyle. Najwyżej utnę więcej. Zacznę sobie właśnie uzupełniać tutaj te uszka. Oh man. Dziwny jest ten krem, on jest inny niż zazwyczaj, bo zazwyczaj to jest bardziej tak jakby czekolada płynna, a tutaj jest taki krem, trochę jakby mus czekoladowy, więc podoba mi się to, bo zrobili ten zestaw inny. To nie jest po prostu tylko inny, wiecie, z zewnątrz, ale w środku też. I jak gdyby sama jakość tych pancake'ów jest też zupełnie inna, bo tak jak mówiłam w poprzednich zestawach, te pancake'i nie były takie miękkie, one były takie bardziej jak drewno. Ja wam odwrócę do góry nogami na chwilę, bo muszę tutaj, wiecie, pancake art zrobić. I to było chyba na tyle, jeżeli chodzi o misia. I teraz pingwin. Tutaj robimy oczka, tylko tutaj na przykład jak się pomylę, to od razu wszystko będzie widać, bo jest białe ciasto i tego nie poprawię w żaden sposób. No dobra, nie jestem pewna, że to wygląda dobrze, ale jeszcze mu tutaj zrobię czoło. I tak to wygląda, więc w zasadzie nie najgorzej, muszę przyznać. Wygląda całkiem cute. Nawet ten pingwinek, bo tak na początku myślałam, że chyba ta mordka to nie za bardzo, ale tak, wiecie, z daleka całkiem nieźle. Więc teraz zobaczę, że tutaj jeszcze coś mamy do zrobienia. Słuchajcie, o dziwo, to wszystko. Więc teraz już zostało tylko najprzyjemniejsze, czyli próba testu. No to teraz od czego by tu zacząć? I myślę sobie, że chyba bym zaczęła od polewy tej czekoladowej, bo ona jest jedyną rzeczą, którą mogę zjeść tak oddzielnie, więc sprawdzę sobie, jak to smakuje, bo mi jeszcze trochę zostało i też nie mogę się już doczekać, więc przełknę ślinę, która mi się zebrała przez cały odcinek i uwaga! To jest coś rzeczywiście innego niż jest zwykle. To jest trochę jakby czekoladowy budyń. Czyli tak jak mi się wydawało po konsystencji, taki po prostu czekoladowy pudding, ale bardzo dobry. Na zasadzie pycha. I teraz, aż mi jest tak przykro, po prostu tak mi jest przykro jeść te zwierzaczki, bo one są tak przepiękne, w sensie są tak urocze, że jak można je zjeść? No jak? Chyba wezmę sobie pingwinka najpierw. One są takie puszyste, serio, spójrzcie jakie to jest mięciutkie. To jest po prostu hardcore. Spróbuję sobie ugryźć tak, żeby mieć tylko ciasto. zasadzie mogłabym to podsumować słowem biszkopt. Tortowy biszkopt, bardzo miękki, super delikatny, waniliowy, taki bardzo prosty, wiecie, bardzo prosty, ale naprawdę jak na ciasto z mikrofalówki, to jest najlepsze ciasto z mikrofalówki, jak jadłam w moim życiu. Serio. No po prostu jest super mięciutkie i w życiu mnie pomyślała, że jest z mikrofalówki. Więc teraz spróbuję tam, gdzie jest czekolada. Może jeszcze sobie nawalę trochę więcej. Taki teraz jest pirat. Dobra. Okej, z sosem czekoladowym jest o niebo lepiej, bo jak gdyby ten biszkopt jest wtedy bardziej jeszcze wilgotny. Bo on jest mega mięciutki, no ale wiecie, taki suchy biszkopt, ale... Biszkopt z mikrofalówki, hit. Do perfekcji doszli po prostu z tymi rzeczami robionymi w mikrofalówce, bo to smakuje tak, że w życiu mnie zgadła. No to teraz sprawdźmy misia, czyli czekoladowy biszkopt. Pachnie przepięknie. Spróbuję sobie znowu ugryźć tak, żeby nie było kremu. Trochę czuć, że jest kakaowy, no. Jest taki bardzo delikatnie kakaowy, tak. Dowalę sobie więcej, ale konsystencja jest dokładnie ta sama, jest naprawdę super mięciutki, przepyszny. Chyba o dziwo, ten, taki dziwny misio, mniej mi smakuje niż pingwinek. Nie wiem, czego to może być przyczyna, ale ten jest taki troszeczkę gorszy w smaku. Natomiast oba są zdecydowanie najlepszymi pancake'ami, ciastami i tak dalej z mikrofalówki, jakie jadłam w życiu. I w ogóle one są tak dobre, że mogłyby podchodzić pod normalne ciasto. W sensie nikt by nie zgadł, że to jest zrobione w mikrofalówce. 50 sekund. Wow, gratulacje dla Krasli, bo po prostu przeszli z samych siebie. A mi nadal cieknie ślina. No i oczywiście widzimy się na tym kanale w następną środę, a na kanale Beauty następny piątek. I pamiętajcie o nowym merchu na agagrzelak.pl. Bananana. A jeżeli jeszcze chcecie stać na YouTubie i oglądać go dalej, to możecie sobie kliknąć w jeden z tych dwóch filmów tutaj po prawej. Nie krępujcie się do wyboru, do koloru. A jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, to tutaj możecie to nadrobić, klikając moją okrągłą twarz. Dziękuję. Do zobaczenia. Pa, pa, pa.